kilku bramek, bo widzieliśmy, jak Lechia będzie grała, że oni nie prowadzą gry w swoich spotkaniach, tylko gdzieś tam mają ciekawych piłkarzy do gry kombinacyjnej, ale przez większość część meczu nie korzystają może z tego, tylko gdzieś tam celem trenera Stokowca jest to, żeby jak najdłużej trzymać zero z tyłu i gdzieś tam czekać na błąd rywali czy na jakąś kontrę. I dzisiaj tak było. W pierwszej połowie do momentu podyktowania rzutu karnego Lechia gdzieś tam, no szczerze powiedzmy, nie zagroziła gdzieś naszej bramce. My mieliśmy tą piłkę i trzymaliśmy, można powiedzieć, sprzęt i my kierowaliśmy tą grę, ale tak mówię, no i zawsze grając w piłkę się te punkty zdobywa i na wyjazdach ta gra w piłkę może powinna zejść na drugi plan, ale no taki był mecz, że Lechia się cofnęła i my musieliśmy budować tą akcję. Widać, że chyba wszystkie polskie drużyny mają największy problem z tym atakiem pozycyjnym i wyprowadzaniem tej piłki, chociaż twierdzę, że kilka razy gdzieś tam nieźle zagraliśmy i stworzyliśmy sobie tę sytuację, bo Duszan też dzisiaj parę razy obronił kilka sytuacji, które mogły zakończyć się golem. W drugiej połowie kontra, my już się troszeczkę bardziej otworzyliśmy i 2-0, ale chwała dla drużyny za to, że nie zrzeszaliśmy głów przy 1 czy przy 2-0, bo cały czas dążyliśmy do tego, żeby strzelić tą bramkę kontaktową, a jakby tak się stało, to nie wykluczam, że moglibyśmy stąd wybierać jakiś punkt, ale no niestety, no szkoda, bo przed przerwą na kadrę punkty by się przydały i pracowałoby się znacznie lepiej, a tak mówię, no mamy teraz 2 tygodnie na to, żeby jeszcze udoskonalić naszą grę, która moim zdaniem nie wygląda źle. Wiesz, z jednej strony Lechia była bardzo konsekwentna w swoich poczynaniach boiskowych, z drugiej strony zabójczo skuteczna, tego chyba brakło trochę Koronie. No tak, no co się urwali, można powiedzieć, z łańcucha, to kończyło się bramką. Raz gdzieś tam, tak mówię, rzut karny, ale mieli później jeszcze sytuację gdzieś tam na 2-0 też w pierwszej połowie, co gdzieś tam wyszliśmy jakoś z tego obronną ręką, ale w drugiej połowie no to już jedna kontra. Nie dało się temu zapobiec i 2-0 i Lechia już całkowicie się cofnęła, ale tak mówię, no każdy zespół na ich miejscu zrobiłby to samo, więc nie możemy mieć do nich pretensji, że nie chcieli grać piłkę, tylko oni grają tak cały czas i na pewno chcą łapać te punkty, żeby później swobodnie sobie grać. No szkoda, bo po 3 zwycięstwach z rzędu wyjeżdżamy z niczym i na pewno w najlepszych nastrojach. Dyskutujemy sobie po tym spotkaniu, że generalnie ze statystyk wygląda, że Korona grała, ale Lechia strzelała gole. Tak mi też się wydaje. Pierwsza połowa była bardzo dobra od nas. No, kany byłoby sens, ale jeśli mieliśmy 45 minut na strzelić bramkę, ale nie wiem, dzisiaj chyba nie był taki dzień dla nas strzelić bramkę. Czego zabrakło twoim zdaniem? Nie wiem, ostatniego dobrego podania, troszkę większej skuteczności, czy też, nie wiem, determinacji i konsekwencji pod bramką Kuciaka? Nie jest to łatwo powiedzieć. My graliśmy bardzo dobrą piłkę aż do ostatniej strefie i na końcu chyba brakło nam te parę procentów.